Witam wszystkich, bo to jest Pan Biedny i zapraszam was na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj będę grał na susem, na topie, za chwilę co gdzie, jak tylko kupmy, to ja was standardowo niezmiennie, no dobrze, może nie standardowo. Za chwilę oczywiście nam powiem co gdzie, jak. Welcome, dobra, więc jak sami widzicie, jestem na sus, na topie, na midzie mamy Karmę, w jungle mamy Shaco, Zyre, albo Zyre, zależy jak to woli, jak to lubi, support i AD carry to Draven, przeciwko sobie Lucian, Kha'Zix, Xerath, Nami i Darius. Dzisiaj jest sobota, kiedy wrzucę ten odcinek, jutro będzie następny, wiadomo, odcinek Zola. I będą wyniki po danym konkursu, kto wygrał i tak dalej, więc cóż, to było na tyle, oczywiście wiadomo. Przez te kilka dni nie będzie, nie było mnie w domu, nie będzie. Chociaż nie, ja to nagrywam z wyprzedzeniem, więc jakbym mnie podzielił, tak będzie okej. I po prostu ten odcinek akurat nagrywam z wyprzedzeniem, następny już nie. Następny, w sumie jeden tak naprawdę. Taka jest mniej więcej sytuacja. Nasusem, to co, tam coś już mnie z grubsza wyjaśniłem, Nasusem dawno nie grałem. Jeśli mam być szczery, grałem nim w sezonie trzecim, a tak tu już zaprzestałem, jakoś tak nie ciągnie mnie do niego. Aczkolwiek zarazem mam nadzieję, że wam się podobało intro i tą muzykę, strasznie mi się podobała i tego Nasusa mi tak trochę przypominała. Wiadomo, Nasus jest psem, jakby nie było. I dlatego postanowiłem go nagrać, wiadomo, jeden item ofensywny, Trinity Force. A następnie lecimy full tank. Mam damage sztuki właśnie z Q. I tak to będzie mniej więcej wyglądać. Wolałem kupić Dorana Shielda przeciwko Dariusowi, bo chłopak ma kurde pasywkę, on może na początku bić, tak? Właśnie o tym mówię, zobaczę co on ze mną wyprawia, ten chłopak. Jak mnie... Jak będę mógł za bardzo farmić, to będzie dupa, szczerze powiedziawszy. Okej, będę już je podwieszał. Wiadomo, Nasusowi coś trzeba kupić na cooldown, żeby miał jak najmniejsze. Ale to jego E mi tak średnio pasuje, szczerze powiedziawszy. I wolałbym coś innego. Ja mam oczywiście tepa. Dlatego nie mogę za bardzo szarżować. First blood przynajmniej dla nas był. A się chłopak będzie mnie bił, no. Bez dwóch kurde zdań. O nie, kurde, no jak na początku nie zrobię, tak? Shaco może wpaść. Przemyśl, żeby on go coś tam zaczął bić z lekka. Jak się rzucę, zginę na bank. Nie! Dobrze. Kup przez przypadek zużyłem na miona, ale mniejsza z tym. Tak powiedziałem wam wcześniej, ja na susem nie grałem od sezonu trzeciego, więc musiałem się popytać tam kumpli, co się niego kupuje i tak dalej. Bo nie wiedziałem, po prostu naprawdę wam mówiłem, ludzie, nie wiedziałem. O, tu już jest Kha'Zix elegancko. Najważniejsze, że miał wysakowane to Q. Później damage będzie naprawdę fajny. Nie wiem, chyba zacznę budować się na razie na tanka. Nie mam innego wyjścia. No tak, zacznę budować się na tanka, no cóż. Zacznę do mena. Jeszcze na Nasusa dobrze jest zbudować cooldown reduction, czy gdzie to jest? Frozen Heart. Aczkolwiek to mi się w ogóle nie przyda. Bo tak naprawdę nie ma jakiejś postaci, która by mega szybko atakowała. Wiecie, jakie typowe attackery, nie wiem, nawet gdyby to był Jax i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu mi się zajebiście nie opłaca, tak. Nie no, kuźwa, no będę miał mało staków, bo ten Darius miał od farmi, no. Ta jego pieprzona pasywka, to jest naprawdę nieciekawe. No zobaczcie, no jak się będę z nim bił, to zginę na bangi. Jaki to jest sens? Nie będę miał farmy, ani nie będę feedował. Ja tak to widzę. Dobra, to ja może zajmę się tymi golemami. Skoro i tak za bardzo dużo tam zrobić nie mogę.
Naprawdę, jeżeli macie tak przejebaną sytuację jak ja, to lepiej skupić się na jungle też trochę z lekka. O nie! Dobra, nie będziemy czekać 6 sekund, wiadomo, on tu wie, że będzie pchał. Po prostu kurwa, no Darius. Wszystko tylko nie to gówno, no. Że chłopak może mnie sku zahaczyć. Może nie musi, wiadomo. Nie, jeszcze za mało damage mam. O kurde, no chujnia, no tyle wam powiem, ludzie. Jak się nie gra tak postacią jakoś specjalnie, no to sami wiecie, rozumiecie, tak? Jako specjalnie gangu się nie obawiam. No zobaczcie, on w ogóle mi pozwala dojść do farmy. Przynajmniej chłopak wie, jak grać przeciwko Nasusowi. Dobra. Nie, ja już kupię coś przeciwko niemu, bo tak bawić się za bardzo nie możemy. Bo tak za bardzo bawić się nie możemy. No na buty byłoby mi jeszcze stać, ale kisem tam wolę dojść i zostawić sobie tepa, żeby użyć na bota czy coś jakiego. Będę miał naprawdę bardzo małą ilość staków na kół. No cóż, no. Nie mam innego wyjścia. No. Kuźwa, no. Zły przeciwnik przeciwko Nasusowi, gdybym miał takiego jakiegoś lekkiego przeciwnika, nie wiem, master. Czy coś innego, to wtedy mógłbym nawet się pobawić, tak? A nie przeciwko Dariusowi, no bo... Chyba, żebym miał naprawdę dużo wystakowane tego kół. A tak niestety nie będzie. No cóż, ja będę się starał jak najbardziej, tak? Tam na bocie się nie ciekawie dzieje. Tego dużego miona wystarczy dobrze, by było skut trafić. Bo jeżeli to zabijamy większe stworki, to dostajemy więcej staków. Nie 3, a 6. Nie ma mowy, chłopie, nie ma mowy. Szako, gdyby się mógł znowu podlecieć, nie pogniewałbym się. Nic za nic. No i kuźwa, 10 minuta ja mam dopiero tyle staków, to jest chyba smutne tak naprawdę. W lecie będę miał naprawdę duże szanse z Dariusem. Niestety nie teraz. A, nawet autoatak. Z autoatakiem za bardzo sobie poradzić się mogę. Obawiam się, że tutaj jest Darius. Dobra, wejdę tak. Okej, okay, no to będę tak pchał jak gdyby. Dobra, hitnijmy go tak sobie raz. I po krzyku. Do boju, tylko w boju. Wkrótce nie będzie niczego. No wkrótce to może mnie nie być, Nasus. Dobra, ja się jeszcze zajmę golemami. I tyle, i taka sytuacja. W międzyczasie oczywiście kupię Trinity Force. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, elegancko, już coś się dzieje, a to jeszcze mało. 300, prawie za 300 zabrałem. No dobra.
Okej, okay, no nie ma sensu jeszcze schodzić z linii. Darius, ty masz farmę, tylko 3 więcej, dziwo. Chłopak miał od farmi, to widać. Ale to i tak za dużo mu nie daje, jak widać. Oczywiście wiadomo, będę miał naprawdę niezbyt dużą ilość staków. A, jego pasy wpieprzone. Dobra, póki on tam jest, no to okej. To ja dalej będę tutaj szedł na te minionki. No i chłopak wrócił niestety. To ja się cofnę, użyję tepa, żeby tutaj dojść. Chyba tutaj nie będę chciał wejść do krzaków, mam taką nadzieję. Nie. Nie jest na tyle inteligentny. Co mnie oczywiście cieszy. Bucicki by się przydały. No ale niestety, nie będę tutaj czekał przecież. Kiedy on będzie mi wieżę zajmował, no głupota totalna, wiadomo. O nie, a nie, dobra. Nie, nie zaschituję z kół. Kurwa, no szkoda. No cóż, bywaj tak, bywaj tak. Nie, widać, że jeszcze aż tak bardzo głupi nie są, nie chcą tutaj wbijać pod wieżę. Ja wolałem już ulti zużyć. Z flashem się wstrzymałem. Bo wiadomo, ulti to tam. Raz na te kuźwa ile? 120 sekund, raz na 2 minuty. A flash raz na, no cóż, 5 minut. Więc tak często gęsto nie jest. Nie, fidujcie Lucianka, bo nawet mi go będzie ciężko zdjąć. Dobra. Okej, przejrzyłem się jeszcze, ale to nic. ...5-9 ostatnie dla nas. Karma, w ogóle jakie karma ma staty? 1-0-0-1-1, nie tak źle, nie tak źle. Osobiście wolę kogoś normalnego. Na midzie. Nie wiem, tam Oriane, Ari. Wiadomo, Kennen. Chłopie, nie rób sobie jajce. Nie, ja nie chcę się z nim jeszcze bić. Oczywiście ktoś tam może biedny, wbijaj śmiało. I ci się nie stanie, nie. Stanie mi się na pewno krzywda. To dosyć bolesne. Dobra, tepa mam za 2 minuty, niecałe, więc muszę to też postać. Okej, okay, no 165 staków, 13 minuta, wydaje mi się, że z 200 już powinien mieć. No a ten Darek robi ze mną co chce. Dobra, to co, idę pogolemy dalej, tak się bać będę aż do bólu. Jeśli chodzi o maksowanie W bądź E, to chyba zależy jak to woli, jak to lubi, jak trzeba. Dobra, tego jeszcze raz, uderzaj finto. Oj, Nasus bez farmy, bez many to jest taka nieciekawa sytuacja, szczerze powiedziawszy. Dobra. Cooldowny, właśnie, cooldowny, będę musiał coś kupić na cooldowny. Ten Frozen Heart byłby bardzo dobry, bo to mi daje chyba 20%. Ale kupię ająki, kupię buty i tyle. Double kill na bocie, no tego Lucianka to chyba naprawdę lubią i kochają. A Shaco się tam rzuca. Dobrze wiedzieć. No tak to jest jak się nie powie. Tak to jest jak się nie zapinguje ani nic. Ja jestem skupiony na farmieniu, bo cóż innego mogę robić, tak? No nie tyle co na farmieniu, co na stakowaniu kół.
Dobra, zrobię jeszcze golemy i się cofnę, bo mam 1600. Och, więcej farmy, najwięcej farmy jak na razie, no to jest zabawne. Dobra, jeszcze tego raz uderzę. Nie wiadomo, czy to komuś styknie. Dawaj, dawaj, Nasu, zbij go, że hopie. Okej, okay, elegancko się cofnę. Nie wiem, czy tepa. Chyba nie będę musiał używać, bo Darius sobie las hituje na spokojnie. Nie rzuca się chłopak nie wiadomo jak, więc jest naprawdę okej. Okay. Mam już soku złożone, aha. Dobra, jednak jestem zmuszony użyć tepa. No, hopie, co ty wyprawiasz? Spierdalaj! No widzieliście tego szako, wpadł mi, farmę wziął. Co jest 5? 001. Cóż, nie widzi mi się, żeby jakoś statystyki by się zmieniły. O, to cool. Co widzicie, no, jeszcze za mało, za mało. Chyba, żebym kupił Trinity Force. Ale, jeżeli bym kupił Trinity Force, no to... O Jezu, Darek by robił ze mną co chciał. Byłaby to po prostu masakra. Tam gdzie skoczył się coś piszą, ja się tym jakoś niespecjalnie przejmuję. Gdybym miał Ignite'a, to jeszcze może bym się skusił na tego Dariusa, ale mam tepa. Same Rampage słyszę. Nieciekawa sytuacja, to ja wam powiem, nieciekawa sytuacja. Kuźwa, obawiam się też jego ulti, wiadomo, true damage. A to nie jest fajna sprawa. No i Shaco w jungle. W ogóle to jest moim śmieszna sytuacja brać Shaco, to jest taka useless postać, no naprawdę. Oczywiście ktoś tam powie, że ostatnio miał mnie 250 do zera. No jak dla mnie Shaco jest po prostu gówniany, no co by tutaj więcej mówić. Co by tutaj więcej mówić, no. Nic nie zrobi, oczywiście gangi mogą mu wyjść, tak? Tu nie powiem, że nie. No tylko co dalej? Tak, co, jak będzie jakiś teamfight, czy coś się gra, no i co? Chłopak może zostać zdjęty na kilka shotów. Praktycznie od kogokolwiek. I no cóż, taka sytuacja, nie? Dobra, głupi debil, ja go z kunie zabiłem. A przecież kuźwa nie będę liczył, aż mu zdejmę tam HP z lekka, żeby go skudobić, no. Nie oszukujmy się, no. To byłaby już głupota. Aczkolwiek on ma, on zbił mi wieżę, więc może nie do końca tak źle zrobił. No to trzeba by się go o to spytać, wiecie. Też nie wiem, czy jajonki będą dobre. Chyba lepiej by byłoby kupić Merce i tyle. I tyle, no. Dobra, zróbmy jeszcze golemy i się cofnijmy. 300 staków.
Dalej mało. 20 meta 300 staków. Mam te panie, mam manę. A nie, nie tego nas uznano. Dobra, jeszcze z tym. Nie, ja wiem, że ty chcesz. On tam do mnie napisał, że za bardzo nie może farmić, jeżeli ja farmię w jego dżungli. No to cóż, no dobrze, skoro tak mówisz. Skoro tak mówisz. Może to Trinity już. Dobra, zacznę budować. Tylko te merce jednak kupię. Jednak kupię merce. Jednak kupię merce. No, użyłbym tego typa na bota, ale przecież będzie widać, że idę tutaj, tak? No to też nie za ciekawie. Kuźwa, no. Nie no, na susem ogólnie fajna postać, tak? No, verdole! No już nie róbmy sobie jaj, ludzie. Oczywiście ja tego nie będę puszował. Co wyżej? Dlaczego ludzie nie pingują? Dlaczego ludzie kuźwa nie pingują, że potrzebują pomocy czy cokolwiek? Ja jestem na susem i skupię się mega na sakowaniu kół. Ona sobie biegnie zadowolona przez tego mida, nie? Dobra, nie zdążyłem już. Dobra, będę jednak musiał to puszować. Nie ma innego wyjścia. No bo co ja? Ani nigdzie nie mogę wyjść za bardzo, ani nic. Bo gówno, ani damage. No i myślałem, że zdążę go uderzyć. Nie, nie tego nas usmiałeś, wiesz co, Kiciu? A raczej piesku w sumie. Raczej piesku. Nie, no po co się w sumie cofnąłem? Myślałem, że mam więcej golda, nie spojrzałem. Darius ma blue i co ma tam w ogóle kupione? Takie buty, no dobra. Skoro tak, to tak. Darius. A niech. Już sobie tak chodzi. Na ten na mida, na bota i tak dalej. Więc wypadałoby, żebym ja też poszedł. Pochodzi. No to był błąd chyba, chłopie. Żeś tutaj poszedł. Bomboliada, nie za ciekawie. A ciągle się patrzę na tego Kha'Zixa, gdzie on sobie tam wędruje. Mam tepa na topa, więc bez lipy. Więc bez lipy, chłopak nic nie zdziała. Nie, coś na te cooldowny będę musiał zbudować, bo to jest w ogóle porażka. Bo ile ja mam cooldown na Q? 4 sekundy. Muszę się wyrobić tak do 3 sekund, będzie najlepiej, najrozsądniej. Dalej, bo tutaj jednak Darka nie ma.
Może sobie Warda dla zasady postawię. Daj, będę to oczywiście puszował. Dobra, to jest taki fajna rzecz. No jednak wieża dalej stoi, tak? Dobrze, jeszcze skół zdążyłem dobić. Tam Draven sobie chyba farmi na bocie. No jak musi, to okej. Tak, kurde, moc trój coś muszę kupić. Potem coś przeciwko apekom. Dobra, nie pozwólmy, żeby ta farma za zbyt głęboko tutaj do mnie doszła. A, szkoda, że nie mam tepa. Właśnie o tym mówiłem, nie trzeba poczekać z tym Q. I teraz to Darius spieprza, dalej niż widzi. Mówię, chłopak, że ma niezbyt duże szanse. A może się jeszcze nie będę cofał, bo i tak mi nie stać na ulepszenie itemu na maksa. Czterysta staków, no chyba nie jest tak źle, co? Zawsze mogło być gorzej. Dwieście farmę, no przynajmniej jeden plus. Prawie 200 w sumie. Dobra, ja to dalej będę jeszcze pchał. A następnie, no co? No udać się gdzieś muszę. Oj, chyba tego mi jeszcze nie zdążę, taki jestem tak. Więc jak ja wam powiedziałem wcześniej, ja tak naprawdę Nosusem grałem w sezonie trzecim. O, to naprawdę było dawno temu. Dobra, ja jestem out of mana, Darek by to mógł wykorzystać. Ale chłopak widać, że nie patrzy na ilość mojego HP. No może nie HP, ale ilość mojej many. Oj, wydaje mi się, że jak tam za chwilę do chłopaków mnie podbije i w jakiś sposób mnie pomogę, to będzie naprawdę Meksyk dla nich. A Jonki byłby naprawdę dobry, cooldown mnie jeszcze nie wiem, być może kupię tego Frozen Hearta zamiast Stormaila. A, dobra. Dobra, dobra. Wywalili chłopaki większość rzeczy na mnie. Dobra, bo to... O Jezus, kobieto, co ty... No patrzcie, patrzcie, co ona wyprawia. Widzę jeszcze Kha'Zix'a. Nie wiem, czy mam w ogóle jakiekolwiek szanse. Zobaczymy, jakie on ma w ogóle sta... 1-13-4. No, to tak, to na pewno z nim wygram. Bez dwóch zdań. Wystarczy, że się postaram. No co, no chujowe jest, jakby to powiedzieć, tak? Nie, tylko chyba Frozen Hearta kupię, bo zobaczmy tam apeka. 2-7, tak, to dopiero później kupię. Zrobimy tak. No cóż, nie mam innego wyjścia, tak? Cooldown reduction, i o to właśnie chodzi, 950, nie brakuje trochę, nie brakuje, dobra, po sobie nic nie staje. W dupie z tym tam. Przynajmniej Szako zabił Lucenę, elegancja Franca, 1+.
No come on, z tym goldem, ludzie, no nie mamy całego życia. Dobrze, padł. Już miałem zużywać tepa, żeby pomóc Dravenowi. Ale widać, że to byłby błąd. Dobra, chyba będę musiał zacząć chodzić i pomagać, tak mi się wydaje. No fajnie, fajnie, tylko co z tego? Oczywiście Yasuna na Rey wychwycę. I tyle. I tyle. No cóż, karma jest gównem. O Jezus, ta zra... Nie, ona lubi umierać. Jest po prostu pewne, że ona lubi umierać. Draven wypadł z baru. Bo co ono odwala w ogóle, jakie zera ma staty? 2, 3, 8. No cóż, bywaj tak. Byleby to odpuszować. Szki z tym stakami, oczywiście dalej będę, wiadomo. Starał się jak mogę. Gdyby to był gdzieś z tyłu wart. Tu jest, tak? Ale co ja, pójdę tędy i co? Zyra, gdzie ty jesteś, dziewczyno? Dobra, być może coś się uda. Wolałem zużyć flesza. Smok, kiedy smok? Za tam sekund parę. Ta zera to... Ulti, po prostu ulti. Wystarczy, że Darius ulti zużyje, to wszystko. A, i Q Nasusa można stakować także na wieży. Więc jeżeli tam wieża ma mało HP i tak dalej, to warto to Q użyć też. Sprawdziłem osobiście. Da się bez lipy. 2.05, no. Przynajmniej ja system mam, tak. Przynajmniej 1 plus, no. Dobra, ja się cofnę. Szako chyba naprawdę nie lubi Xerata. Co ona tam wyczynia? Dziewczyno, ja cię tylko proszę. Może coś na Xerata bym zbudował, sam nie wiem. To nawet dobrze, jakbym Spirit Visage, bo to mi też da cooldown reduction. Wiadomo, cool. A także jest slow przecież. To też jest ważne. To też jest ważne. Dobra. Okej. Ale jeszcze będę musiał stakować to pół. Bo chciałbym przynajmniej z jednego kół zdjąć połowę HP. A te kiedy, tak? I to byłoby naprawdę dobre. Dariusu może nami się czaić. Nie mam flesza, aczkolwiek mam slow, więc... Zawsze jest jakaś możliwość ucieczki. Jeszcze miałem blue. 400 sekundy mniej szkoda.
Dobra, tego już mnie za bardzo nie zaskytowałem. Może zniszczy wieżę na topie. A może, ale nie wiem jak to będzie wyglądało. Już 900 wale minionowi. Nie wiadomo jak będzie to AD carry, czy tam jakikolwiek inny champion będzie zdecydowanie mniej. A nie, dobra, tu już nie muszę elegancko biec, bo nie ma sensu nawet. Ta, to ja wiesz, tą wieżę na topie zdejmę. Żeby się nie jebać. Tak, dobra, nie zdejmę, zmieniam zdanie. A dobrze, że Akopad zamiast mnie. Ale tego Luciana to zdjąłem jak szmatę. Da Draven Q. Jak to takie zwykłe posowe atak bez Q? Chłopie, co ty robisz? Dobra. Miałem tego, tak jak wcześniej powiedziałem, nie kupować, ale zmieniłem zdanie. Ej, kurde, no bo potrzebny mi jest ten armor jakiś, tak? Aczkolwiek, cóż, nie kupię Tormaila, bo cooldowny i no coś musiałem wybrać, koniec końców, tak. Dobra, kupimy to, już nic się nie stanie. Panowie, nic się nie stanie. 4-1-6, ale patrzcie, każdy ma tak jakieś naście, tak, 11, 14, 12, a tak skromnie tam. Tylko Nasus jest z ogólnie taką fajną postacią. Tylko problem jest jeden, jeżeli przeciwna drużyna ma dużo ceceków. No to cóż, wtedy Nasus ma problem z dojściem do przeciwnego ADC-a bądź APK-a. I cóż, flash to jest dobra rzecz, żeby się jakoś tam do nich tepnąć. No dobra, ja tam Szakowi już nie będę przeszkadzał. Bo moim zdaniem gówna nie postać, ale... No ja on zostałem Wrighta, a ten co chłopak czyni? Barona robię. Nie, Szako! Modiów done! Hopie, 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 ja tu byłem blisko, ale to nie znaczy, że wiesz. Sekund 5 i tyle, tak? Ja bym tym się już zajął. Jakby mi dali jeszcze barona zaskitować, byłbym w niebie. Dobra. Wow! Co się dzieje? Co ten Draven? On jest chyba jakiś... Kwa. Jak on ma tam staty, chłopak? No... Takie jakieś specjalne mega duże, wysokie. Dobra, dobra. Ja to przetankuję. Nie mamy innego wyjścia. Dobrze, Syndra pomyślała tą główką. Tylko na tyle ciosać, chłopie? To słabo. Dobra, elegancko. Tylko Kazixa nawet nie poczułem. Wolałem mu zużyć ulti. I nie ryzykować. Bo bądź co bądź, Kazix jest asasynem. Wow! Co oni wyprawiają, a tak na początku przegrywaliśmy. Dobrze, nie jest tak, że ja tepa wykorzystałem, więc cóż, będę musiał teraz z piecho iść. Ale to nic, dobra. Jeszcze jeden item będę miał full build, tylko co by tu kupić? Wydaje mi się, że GA nie będzie takie złe. GA nie będzie takie złe. Że GA nie będzie takie złe. Nie wiem, czy z tym smokiem się zająć, czy coś puszować.
Zobacz, oni za chwilę tam staną, nie, to nie ma sensu. Za chwilę się wieżą zajmiemy. To też przydałby się wybronić. Dobra, tego jakoś puszować mega nie będę. W dupy z tym. I chyba na stosem zacznę go tak grać częściej. Bo to jest naprawdę mocna postać. Dobra, 612 staków. Nie tak mało, nie tak mało. Widzę, że tam... U nich w bazie ładnie te miony wykosili. Kom 1 versus 1 i w Minecrafcie 1 versus 1? Zapewne się da. Chyba tego mina będę musiał za chwilę popędzić, bo widzę co się dzieje. Nie wiem czy mi się chce oczywiście. No a tam z Draven to powiem wybronić, tak mi się wydaje przynajmniej. A stun! Głupi stun. Głupi bombel. Nie! Zużyłem kuźwa flesza. I Darius mnie dopadł za ściany. No błąd, błąd, duży błąd. I co poradzisz, chłopie, co poradzisz? 30 sekund, no i gitara. Znaczy się wpadłem w ten bombel i tak dalej, nie widziałem, czy że tam jeszcze najmniej będzie mnie ścigała. I dlatego wpadłem po prostu, dlatego wpadłem. Dobra. Kupmy to jeszcze. 5, 2, 6. No cóż, no nie karuję gry, tak, ale da się przeżyć. Da się przeżyć, no. 30 sekund jeszcze będę sobie... martwy leżał tutaj. Ile mam farmę? No, o, widzę, że Darius mnie przegonił, chłopak. Brawa dla niego. Tep za 30 sekund dopiero. Niestety. No Kazyk, masz chyba jeszcze jeden skok. Ale mi się wydaje, albo już nie masz. Dobra, ja sobie dalej pójdę na topa. Za 15 sekund będę miał teleport. Więc bez problemu, cóż. Dojdę na pole walki. Baron, kiedy Baron? Za 2 minuty. Ja bym się skupił teraz na Baronie, a następnie to skończył. Spacem dupie. Znaczy się chyba mógłbym to skończyć, gdybym zużył tepa. Ale kij z tym tam. I Darek padł nam martwy. Bardzo dobrze. Dobra. Dobra, już nie będę puszczał tego topa, bo nie ma za bardzo sensu. A Jezus, we czwórkę. Chamy. Ale jak go zbijam. Nie, to już było naprawdę for fun, totalnie for fun. Dobra, GA. Pewnie mi jeszcze nie stać. No właśnie, no właśnie. Asi. No szkoda, że tepa tylko wykorzystałem. To mnie najbardziej boli. No i Draven ma przejebane. Ja jestem martwy. I tak dalej, i tak dalej. A jednak nie, dobra, jakoś uciekł. To w ogóle się na niego nie rzucili, to jest w ogóle zabawna sytuacja. Nie wiedzieć czemu. Uuu, ale szako. Dobra, zwiał. 60 golda będzie mi brakowało do GA. Warto by było poczekać, ale nie wiem czy tam u mnie wytrzymają.
660 staków. Wydaje mi się, że 800 mógłbym wyrobić. No ale cóż. Mógłbym, a nie muszę, tak? No i będzie po Lucianie. I bardzo dobrze. No i będzie po Shaco. Bardzo niedobrze. Nie, to mi nic nie da. Nie, kurde, czemu? Co to w ogóle było? Draven, masz tutaj ładnie. Miałem takie fajne staty. Rzuciłem się na Nami, Boba najbliżej. Potem rzuciłem się na tego. Bardzo fajnie, Draven. Potem rzuciłem się na Xerata, a nic mi to nie dało. Bo go bardzo dobrze pilnowali, wiadomo, tam te slowe ceceki, jakie dostałem na Rey. To cóż, no Nasus nie jest królem tego, nie oszukujmy się. 8 sekund, zobaczmy, być może Super Minion to zburzą. Zniszczą. Chociaż to jest Lucen, no to nie z nami. A tak wygrywaliśmy. W sumie jeszcze wygrywamy, ale no cóż, musimy poczekać ten na jakiś taki większy teamfight. Wtedy się wszystko wyjaśni. A, zajebistych statów nie mam. O, taki 666. Liczba diabła. Consumable, tak. Ale nie, nie, już. Dobra, kupię to. Teb za ileś tam sekund, dobra, tu trzeba na Barona popędzić, nie ma to czy tamto. Mógłbym buty ulepszone kupić, ale już kiedyś jestem tam. No gdybym miał tepa, no to bym się jeszcze pobawił na tym topie, tak? Polaskitałbym sobie z tego kół i tak dalej, ale cóż. Lepiej nie ryzykować. Lepiej nie ryzykować. Nie wiem czy to w ogóle... Dobra, musimy robić, tam jest dwójka na bocie, tak? Dobra, elegancko. Oni się tutaj biją, czy nie biją? Bo ja nie wiem. O Jezus! Zjebałem fleszek jakiś brąziak. O Jesus. No dobra, ale to nic. Pojebałem się umiejętności tak naprawdę. Okej, okay, poddaj się, no cóż, nie mieliby innego wyjścia. GG. Dobra, wszystko, więc cóż, to było na tyle. Mam już komentarz, jaki ten game jest słaby, bo słaby, ale cóż, bywa i tak. Wam się podobało, zapraszam do komentarza, subskrypcji, ocen. Trzymajcie się, do usłyszenia, hejos.